widać, że kochacie muzykę, kochacie to, co robicie. I nigdy, nigdy z tego nie rezygnujcie, bo widać, że to jest wasza pasja. Chciałabym również też z tego miejsca podziękować wszystkim rodzicom, bo widać, że wspieracie swoje dzieciaki. I nawet nie wiecie, jak to jest ważne, że dzieciaki mogą mieć takie skrzydła nad sobą. Bardzo wam też za to dziękuję. Moi drodzy, także tak, zacznijmy od wyróżnienia. Dzisiaj wyróżniliśmy Wiktorię Caryuk. Wielkie, wielkie brawa. A teraz najważniejsze nazwisko. Słuchajcie, do finału zdecydowaliśmy, że idziemy razem z Filipem Robakiem. Wielkie brawa, tak jest, proszę państwa. Filip Robak, zwycięzca tego odcinka Szansy na sukces Eurowizja Junior 2023. Być może to ten młody mężczyzna pojedzie na Eurowizję w tym roku. Jak się czujesz? Bardzo dobrze. Jest wzruszenie, łezka? Tak, na pewno. No nic dziwnego, bo to piękna chwila. Poprosimy jeszcze raz o wielkie brawa. Drugi. Ale chwila, moment, ja widzę, że jeszcze jurorzy coś chcą dodać. Ale. Mamy jeszcze jedną bardzo miłą informację dla jeszcze jednej osoby. Otóż drugą złotą kartę do finału dostaje Gracjana Górka. Proszę państwa, co się dzieje na państwa oczach? Gracjana Górka także wędruje do wielkiego finału Szansy na sukces Eurowizja Junior 2023. Oczywiście uścisk kolegi musi być. Jeszcze poproszę o piątkę. Piąteczka. Wielkie brawa. Co czujesz? Nie wiem. A ty wiesz? Co czujesz? Na pewno radość. Bardzo dobrze. Proszę państwa, najważniejsze, że jak zwykle wygrała dobra zabawa. To była szansa na sukces. Do zobaczenia za tydzień. To co, zaśpiewacie? Scena jest wasza, proszę bardzo. Every second and every minute I never saw.